Niebiesko. Niebiesko. Czemu? Dziecięcy głos. Dziecięcy głos. Jest was kilku, tak? Jeszcze raz. Jeśli jest was kilku, zrób to jeszcze raz. Zamrób. Randonautika. Witamy was w kolejnej części Randonautiki. Znajdujemy się teraz w Głubczyckich Lasach, czyli Las Marysieńka. Możecie go kojarzyć z naszego odcinka, w którym badaliśmy sprawę tej babci, która pcha wózek i szuka dzieci. Po ostatniej naszej sprawie tutaj wywnioskowaliśmy, że dzieci boją się tej starszej pani i uciekają przed nią. Dlatego dzisiaj postanowiliśmy troszkę na zasadzie Randonautiki sprawdzić, czy aplikacja nakieruje nas na albo dzieci, kryjówkę albo na tych dzieci, albo na tą kobietę. Nasze intencje to jest strach, kobieta oraz dzieci. Strach, kobieta oraz dzieci, zgadza się. To są nasze intencje na dzisiaj. Zobaczymy, gdzie nas pokieruje ta bardzo dziwna aplikacja, jaką jest Randonautika. No, także my idziemy w stronę punktu. Mamy punkt już wygenerowany wcześniej w samochodzie, bo straszne problemy tutaj z zasięgiem były generalnie. Więc musieliśmy się znaleźć w lokalizacji, gdzie ten zasięg był, wrzucić sobie to na telefon, no, na Google'a i idziemy właśnie w tamtym kierunku. Zobaczymy, co się uda dzisiaj nam tutaj uchwycić. Ja mam cały czas wrażenie, jak jesteśmy w tym lesie, że nie jesteśmy tutaj sami. No, naprawdę. Jest takie, kurcze, wrażenie, że coś cały czas na ciebie patrzy. No. Jest ten las, kurde, bardzo dziwny. A. Co zgubiłeś? Staruszka. Już chciałem ją ukraść. Albo dzieci psikusa zrobił. Oczywiście obawy te same co zawsze w takich miejscach, w lasach. Że to wcale nie duchy, bo duchy byśmy bardzo chcieli spotkać. I wszystkie te aktywności z nimi związane. Największym problemem są zwierzęta. Na przykład starcia z taką lochą bym nie chciał mieć. Szczególnie jak są młode. To już w ogóle. Ale raczej nie powinno być młodych, nie? Bo zima idzie. Tak dobry nie jest. Kiedy występuje ruja. Nic, zmierzamy cały czas w kierunku, w którym wskazała nam Randonautika. W sumie to idziemy coraz głębiej w ten las. Tak, ale... Według punktu zostało nam jakieś 100 metrów. Tak więc... Zaraz będziemy wchodzili... Schodzili ze ścieżki i będziemy wchodzili prosto w głąb lasu. Do lasa. Od lasa. Że im dalej idziemy w ten las, tym on jest coraz bardziej ciemny. Mimo tego, że mamy latarki. Mimo tego, że nad nami wcale nie jest tak gęsto się rzeczy. No właśnie. Druga rzecz jest taka. Mamy naprawdę dobre latarki, mocne latarki mamy. A cały czas odnoszę tak jak wrażenie, że to światło się gubi w tym roku, nie? No, takie płytkie się wydaje, nie? Tak. Cały czas mam to samo wrażenie. Dobra. Korzeń na jakąś gałąź na dopływie.
Przestraszyłeś się. Bo nagle wiesz, koło ucha mi. Trzeba skakać. Śmierdzi padliną. Czujesz? Ty, ale to nie jest powiedziane, że ta kobieta. Czekaj, ostrość. Było mówione o kobiecie. Historie z tego miejsca mówią o kobiecie. Tak, 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 o tej, co pcha ten wózek. Ale my też mamy intencję kobieta, wiesz, że Radonautica lubi robić... Ach, tak. ...żarty, takie nieprzyjemne. Może to jest martwa kobieta, gdzieś tam się rozkłada już. Ja tego bym nie chciał widzieć. Też masz takie wrażenie, że akurat właśnie wokół drzewa to atmosfera jest taka... Gęsta? No, zepsuta, taka zgniła. Aż serce mi szybciej bije. Wokół tego drzewa, nie wiem. Zwykłe drzewo. A wokół tak jakby to wszystko obmarło. Wiadomo, to słońce nie docierało akurat przez gęstą koronę. A tu jest takie to szczególne. Wszędzie okej jest dookoła. Tutaj jest wysuszone totalnie. Trzymaj kamerę. Możesz. Jest tutaj ktoś z nami? Masz coś. Naciskać. Przewodnik. Przewodnik i naciskać. Czy jest tutaj kobieta albo dzieci? Pole elektromagnetyczne, a nie wiem z czego. Akurat nic, żadnego urządzenia nie ma, żeby to mogło zbierać. Zawiesił się. Las wszędzie dookoła. Gęsty jak nieszczęście las. I myśmy się zjebali. Ej. Nie, właśnie, nie słyszałem głos, stary. Nie wiem, czy to była moja kurtka, czy co to mogło zaskrzypieć, czy torba, ale słyszałem głos kobiecy. Nie wiem, dla mnie tutaj panuje przerażająca cisza. W tym momencie, tu gdzie jesteśmy. Słyszałem to z prawej strony. Ciekawe, jak to wyjdzie, kurczę, w trakcie montowania. No. Ruszam się i nic nie wydaje takiego dźwięku z mojego ubioru, ani torba. Trzeba to będzie sprawdzić w montażu. Dzieci! Tutaj jesteście, tutaj się ukrywacie. Użyj siódemki. Ta cisza... Jak się masz? Kurwa. Ta cisza jest straszna. Jak się masz? Jak się mam? Ja się mam wspaniale. Czuję się doskonale po środku lasu. Halo, dzieci. Pukanie. Gdzie jesteś? Ja stoję tutaj. Jesteście w stanie się ze mną skontaktować? Obok mnie jest Wojtek. Przedstawicie się? Jak widzicie światełka, to podejdźcie. To my. Sprzężenie. Aha. Temperatura? Znaczy, że ja ją teraz łączę. No jak to? Niebieski. Tak, tak. Czemu? Dziecięcy głos. Dziecięcy głos. Czemu tu jesteśmy? To jest twoje pytanie. Powtórz to jeszcze raz, jak możesz. Powtórz te słowo. Widzę cię. Jak chore. Ja ciebie nie widzę. Patrz na temperaturę.
No, słyszę, że napierdziela dzika. I zrobiło się chłodniej. Gdzie jesteś? Powiedz mi, w którym kierunku mam iść? Jak się masz? Ciemny. Ciemny. To ja. Ja mam ciemne włosy. Jak się masz? Dobrze się mam. Ze mną wszystko w porządku. W ogóle jest mega po prostu. Kto chce ze mną rozmawiać? Obrócisz mi ekran? Przedstawicie się nam? Kto chce ze mną rozmawiać? Zgaś mi latarkę. U góry powinien być knefel. Okej. No i mamy taki mrok teraz tutaj. O, jest mrok. Nawet. Moja latarka jest dość mocna. A... Night Vision nie wyrabia. Kuby latarka ledwo co oświetla, nie? Jest. Jest, kurwa. Jest. Dość... Miałem nie przeklinać akurat, ale to są emocje, nie? Jeżeli chodzi o intencję strach, to jest strach. Tak? Coś chcesz uzyskiwać. Mi... No my chcemy uzyskać kontakt z wami. Masz K2? Patrz. Reaguje. Mhm. O, teraz to widać. K2 reaguje. Super. Naprawdę super. Coraz mocniej, popatrz. Jesteś tutaj z nami? Patrz, 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 patrz. Do czerwonego dożyło. Powiedz mi, jesteś dorosły? A może jesteś dzieckiem? Patrz, patrz. I boisz się tu być? Boisz się starszej kobiety? Kurwa! To czego w takim razie się boisz? Nas się boisz? Ona pikuje cały czas. Jasne. Jasne. Ty, o włosy ci chodzi? Kolor włosów? Albo o latarkę. Mnie się boicie? Ja się nazywam Kuba. Boicie się Kuby? Kasper. Ty jesteś Kacper. Kasper. Czyli Kacper, po polsku Kacper. Kacprze, jesteś tutaj z nami? Możesz powiedzieć, ile masz lat? Przez K2 może będzie działał. Spróbujmy. Spróbuj jeszcze raz, no. O! Kacperku! Jesteś tutaj sam? Czy z kimś? Jak jest was kilku, mrugnij. Kilku. Jest was kilku, tak? Jeszcze raz. Jeśli jest was kilku, zrób to jeszcze raz. Zamrugaj. Super, Kacperku, naprawdę, naprawdę bardzo ładnie. Współpracujesz z nami super. Możesz określić, ilu was tutaj jest? My to usłyszymy. Ty to powiedz. Użyj urządzenia. Wcześniej się odzywałeś. Patrz na moją latarkę. Rezonuje? Co chwilę, patrz. Widzisz to? No. Tego nie będzie. Nie wiem, czy to będzie widać. Teraz nas weź spokój. Kasperku, czym cię nudzimy? Chcesz się z nami pobawić? Mhm, chcesz się bawić. Pokaż, w jakiej odległości mam telefon, żeby nie było, że tak, bije na K2. Tu jest Wojtek. Łapa jest cały czas wyciągnięta. Tak, tu jest K2. Więc nie ma prawa rezonować telefon z K2.
Kacperku, czym jesteś znudzony? Nami, naszymi pytaniami? Zgoda. Ale tak. Ja zadałem pytanie, czy chce się z nami bawić. Cześć. Tak? Tak. A w co byś chciał się pobawić? W jaką grę? Przecież już chowanego się bawimy. My was szukamy. Kacper, przed chwilą odzywałeś się. Zrób to jeszcze raz. Jesteś tu jeszcze z nami? Teraz z nami jest Aleks. Dwa imiona. Tak, Kacper i Aleks. Patrz. Widzę, jak to napierdziela. Teraz jest z nami Aleks. Zgadza się? Jest was dwóch teraz. Czy jest was dwóch? Widzę, cały czas widzę. Czy jest z wami starsza pani? Cicho. Czy jest z wami starsza pani? Gdzie ja jestem? W lesie. Tam gdzie my. Widzisz nas? Kanwał cicho. Tak samo jak i odpowiedzi. Odpowiedzi też są ciche. Mówić. Ej, odpal siódemkę. Dobra. Tam się patrz znowu. Nieźle. Ugryzienie. Kurwa. Zostałeś pogryziony? To został pogryziony Aleks czy Kacper? Wzywam tutaj Aleksa albo Kacpra. Jest tutaj ktoś ze mną? Znowu. K2 tak samo i było słychać. Przemówcie do tego urządzenia. Patrz na K2. Przemówcie do tego urządzenia, Kacper albo Aleks. Widzicie nas, gdzie stoimy? Wyświeć się na K2. Będzie widać tych dziad. Czy ściga was starsza kobieta? Szuka was nadal? Diabeł. Co? Diabeł. Kurwa, to się robi coraz bardziej mrocznie, nie? Ja mam chyba gdzieś skórkę. Powieszony. Jeszcze lepiej. Chcesz zabrać? Co, w zawieszenie? Powieszenie? Nie chcę. Siódemka cisza. Lord. Jesteś. Nie wiem. Jakby ze sobą rozmawiali, nie? No. My stoimy tutaj. Na pewno nas widzicie. Patrz, no... To jakby tutaj byli cały czas. To tutaj się zgubiłyście? Tutaj zginę... Ciotka, czy... Kobieta. Jakby coś do mnie podeszło. Aha. I ciotka, nie? I K2 cały czas. Jest mi chłodniej. Patrz, i K2 cały czas. Jest mi chłodniej, stary. Już mi tak głupie w paluchy. Ja mam wrażenie, że my Paszek. Chyba... Para się unosi. My jesteśmy chyba bardzo... Co to tam jest? Ja cię pierniczę.
Tak się gałęź ułożyła, ja myślałem, że to coś na nas jakieś zwierzę patrzy. Siostrzenica. Siostrzenica, dzieci, siostrzenica. Czy jest jakaś dziewczynka? Jest tutaj jakaś dziewczynka? Judith. Judith! Ej, czemu to są angielskie imiona? Niekoniecznie. Nie ma szkoły angielskich imion. No to powiedz sobie, że tak współcześnie. Niemieckie to też są imiona. Wojtek. Kasper. No tak, to patrząc na to, że historię to tego kiedyś, miejsca. Że te tereny należały kiedyś do Niemiec. Zaboru pruskiego czy do austriackiego. Jeden kit, to Niemcy i to Niemcy, jeżeli chodzi o język, że tak powiem. A patrz na K2. No K2 nas tutaj po prostu oślepi zaraz tym światłem. Cały czas. I to jednostajnie, w tych samych miejscach. Chodź jeszcze kawałek dalej. Czyli już mamy trzy imiona. Jest z nami Judith, Kasper i Alex. Trzy imiona. Boże. Żeby nie było, że leżało zawieszone czy coś. No patrz. Tutaj, w tym miejscu. I spokój. O, i znowu, patrz. Ułaskawione. Ułaskawione. Troszkę się nie zgodzę z tym, co mówisz. Skoro by zaznały łaski Pana, nie błąkałyby się tutaj. A może to z nami właśnie ten diabeł rozmawia? Ja pierdzielę, Kuba. Ej, ale... Patrz, no, ej, stary. Jakby wziąć pod uwagę coś takiego... Patrz. Patrzcie, jak to, kurczę, goni. Ja by... Cały czas to prześmiech. Nie wchodź. Gdzie mam nie wchodzić? Ej, bo my się poruszamy teraz w głąb tego lasu, jeszcze dalej, jeszcze głębiej. Dostaliśmy ciemny las, dokładnie tak. Dostaliśmy właśnie ostrzeżenie, żeby nie wchodzić. Pochowany. Ej, to miejsce jest naprawdę coraz bardziej przerażające. Patrz, no jak one... Patrz. Wojtek. Kurwa. Coś naprawdę jest mocnego. Ja pierdolę. Gdzie mamy nie wchodzić? Kto jest gdzie pochowany? Powieszenie pochowany. Coraz lepsze zabawy nam wymyślacie, wiecie? Drogie dzieci. Eleganckie. To ja. Na cały czas taka panie. Czerwone, cały czas, do odcięcia. To jest bardziej paranormalnie niż na naszych niektórych badaniach, nie? Co tu się wyprawia? Stare, gdzie Kuba, jest? Tak? Usłyszałem śmiechy. Potem było nie wchodź. Potem było, że ciemno. K2 cały czas napikuje jak, jak zwariowana. Tak miele. Gost już ucichł. Dobra, wydaje mi się, że trochę latarkę odsunę. Na ten odcinek wam wystarczy. Ale my sobie wygenerujemy jeszcze jeden punkt na randonautice w tym lesie. I zobaczymy, gdzie on nas zaprowadzi. Cmentarz. Ja. Także obserwujcie nasz kanał. Mam wrażenie, że chyba nową historię tego lasu odkrywamy. Dowiecie się. Witam. Co się działo dalej. Nasza historia tego wieczoru się jeszcze nie kończy. Cmentarz. Witam. Ja pierdzielę. Dobra. Ewidentnie. To miejsce jest naprawdę kuźwa. Zagrożenie. Chodź za mną. To super, dziękujemy ci bardzo. Jeżeli podobał wam się odcinek, to pamiętajcie o łapce w górę. Tak mam dziwnie głowę, żeby was nie oślepiać. Łapce w górę, o subskrypcji, o polecaniu naszego kanału. Wiem, że to jest oczywiście gadka i żebranie o pieniądze. Żebro lajki. Wcale nie o to chodzi, że to są żebrolejki. To chodzi o to, żebyście mieli content. No. A my sobie generujemy kolejny punkt. Tak, działamy tutaj. Trumna. Znajdziemy tu trumnę. Jakbyśmy tu trumnę znaleźli, to ja rezygnuję z nagrywania już. Randonautica.